wskakać i zająć pozycję. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Tribal Games i witam was w pierwszym odcineczku tutaj z Call of Duty Warthog 2, tak? Dokładnie, Call of Duty Warthog 2. Słuchajcie, gramy multiplayera, także myślę, że robimy nawet kawał dobrej roboty. Tak jest. Mamy przewagę taktyczną, więc strzelamy dalej. Tutaj pięknie oberwał, ale niestety nie na tyle skutecznie, a już poprawiłem wynik, także jest dużo lepiej. Słuchajcie, musimy uważać tu przede wszystkim na wrogów, przeciwników, którzy gdzieś tutaj ciągle się nam będą chowali. Tak jak przynajmniej ja robię to w tym momencie i pięknie, piękne trafienie. Co do prawdy nie udało mi się go powalić do końca, ale udało się przynajmniej go... A mój granat tak też rzucił. Udało mi się go przynajmniej trafić w taki sposób. W taki sposób go trafić, że udało mi się, że nawet, że coś się tam udało po prostu. Dobra, mniejsza o to. Mamy zwiad w powietrzu. Możemy się spodziewać tutaj gdzieś przeciwników. Moim takim punktem strategicznym na tej mapie właśnie jest... O, piękne trafienie. 2-0 dla mnie przynajmniej. Moim takim miejscem na... moim miejscem właśnie na takim, na tej mapie jest takie właśnie tamto miejsce strategiczne. Jedna mina, druga mina z drugiej strony. I tak naprawdę jestem, że tak powiem, zaminowany. No i przede wszystkim bezpieczny. Dobra, my tutaj będziemy cały czas uważali na przeciwników, którzy gdzieś tutaj się cały czas nam chowają. Oczywiście czekam na takich benzwałów, takich zjewów, którzy po prostu gdzieś tutaj będą czekali na mnie. Tak samo jak ja na nich czekam. Dobra, nie ma sensu, myślę, czekania, więc myślę, że możemy ruszyć dalej, tym bardziej, że straciliśmy tą przewagę ogniową. What the fuck? Dobra, słuchajcie, zauważyłem go co do prawdy, ale zdecydowanie tą milisekundę za późno. Moja reakcja na to była zdecydowanie za późno, przez co właśnie straciliśmy tutaj, straciliśmy właśnie życie. Dobra, miny zaminowane, więc teraz nic innego jak tutaj się położyć i czekać na przeciwnika. To jest chyba najlepszy jeden z sposobów, tak, żeby tutaj nastukać sobie dużo punktów na tej mapie. Tutaj w tunelu po prostu leżymy. A plecy mamy zaminowane. Ja w tym momencie mam zaminowane nawet dwoma minami, dzięki czemu tak naprawdę mam tutaj większą przewagę. Tak jest, przy schodach, ale gdzie przy schodach? Dobra, pięknie. Pierwsza mina tutaj wybuchła. I przeciwnik został tutaj zlikwidowany. Możemy się za chwilę spodziewać, że ktoś tutaj nadejdzie. A mimo na to siły, ale prędzej czy później ktoś po prostu nadejdzie. Ktoś, kto tu będzie nadchodził, może być bardzo ostrożny, albo po prostu wlecieć na wariata. Oczywiście możemy tutaj czekać lub wyjść do niego. Piękne trafienie, co naprawdę przypuszczam, że to nie było jakieś tam specjalne trafienie bezpośrednie, ale przynajmniej udało go się w taki sposób trafić, że udało się go dosłownie jednym strzałem zlikwidować. I następnym razem, gdy już tutaj będzie próbował podejść, przypuszczam, że pięknie kolejna mina tutaj załatwiła typa, więc tych min więcej już nie mamy, więc musimy się zdecydowanie w tym momencie wycofać. I musimy... O właśnie, to jest najgorsze teraz. Nie mamy żadnego zabezpieczenia oprócz tego, w którym sami jesteśmy. Dobra, musimy tutaj uważać. Ten tutaj widzę jest osłania, ale tu jeszcze granat poleciał. To jest po nim. Ale się mnie chyba nie spodziewali do końca. Ale ja się tego nie spodziewałem. Na to wychodzi. Więc co do prawdy byliśmy tutaj kwita. Wyszła taka typowa wojenna sytuacja tutaj, że jeden z kolegów ginie, po czym następny przez chwilę nieostrożności też ginie. Dobra, granat za plecy i idziemy bliżej, tak? Są w tunelu, dobra, świetnie. Dzięki za podpowiedź.
Dobra, kolejny granat. Oj, musimy uważać, żeby na tym ostrzale nie polec. Dobra, udało się tutaj zlikwidować przeciwnika. Więc wchodzisz, 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 wchodzisz. Teraz ja. Oj kurde, strzelec w oknie i tutaj nas zaskoczył, ponieważ udało mu się zaskoczyć. Przez to nas zaskoczył na taką, właśnie niezbyt pozytywną sytuacją. Więc tutaj niestety poległem w tej walce. 6-3, także wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny wynik jak na moje dotychczasowe umiejętności właśnie i dawno przede wszystkim brak gry w Call of Duty. Brak przede wszystkim wprawy, bo dawno nie grałem. Okej, tutaj była wymiana ognia, ale niestety bezskutecznie. Tak, na balkonie to go likwiduj. Oj kurde, tu mnie zaskoczył z prawej strony. Ale no cóż, tak z czasem bywa. Weźmiemy sobie, wykorzystamy tutaj właśnie schody, drabinę i coś w tym stylu. Tu jest mina, którą widzę, bo jest to mina moich ludzi. Czasem też możemy zaobserwować miny tutaj właśnie na przeciwników. Jak taką minę tak naprawdę zaobserwujecie, dobrze jest po prostu ją sobie wysadzić przed wejściem. No i kurde, widzieliśmy się wzajemnie. No niestety on był tak naprawdę bardziej celniejszy. No nie można tutaj ukryć, był celniejszy. Przez to tak naprawdę ja poległem. Właśnie, mamy ostrzał moździerzowy, więc lepiej chyba nie wychodzić stąd na tą chwilę. Właśnie, zwiat w powietrzu. Dobra, lecimy dalej. Tam był chyba przeciwnik, albo i mój człowiek, ciężko powiedzieć. No gdzie wy się chowiecie wszyscy? Przypuszczam, że wszyscy są w tym momencie w tunelu. Okej, pięknie, odwet. Udało się go zlikwidować. Udało się też zdobyć jakiś punkt do przodu. Więc dobra moja. Ja będę starał się zdobyć tunel. Tunel w tej misji wydaje mi się, że jest takim punktem strategicznym, gdzie właśnie jest dobra osłona. Pięknie, już jest po nim. 2-0 dla mnie i tutaj mnie w tym momencie zaszedł od tyłu i tak czasem właśnie tutaj bywa. Dobra, lecimy dalej, jeszcze nic nie jest straconego aż do tego momentu. No niestety, przegraliśmy. Sądzę, że walka mimo to była naprawdę bardzo udana. Bardzo przede wszystkim mi się tutaj podobała. Ale no cóż, tak czasem właśnie bywa, że piękne zakończenie, ale tutaj całe rozgrywki. Jeśli wam się odcinek podobał, koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. No i widzimy się już niebawem w kolejnej rozgrywce. Cześć i czołem.